Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym filmie mam dla Was kolejne informacje dotyczące powstającego Jurassic World 4. Oczywiście jest to póki co nazwa robocza. Zacznijmy od tego, co już wiemy. Jakieś 2 tygodnie temu pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad nowym filmem z jurajskiej serii. Od razu też podano wiadomość, że scenariusz, za który odpowiada David Cope, jest już na ukończeniu. Później pojawiło się info, że konsultantem z dziedziny paleontologii w filmie będzie Steven Broussard, do którego jeszcze wrócimy w tym materiale. Jednak dosłownie 2 dni temu pojawiły się kolejne i chyba na tą chwilę najważniejsze informacje, a mianowicie data premiery filmu i nazwisko prawdopodobnego reżysera. Najnowsza odsłona Jurassic World ma mieć swoją premierę 2 lipca 2025 roku, a więc zrywamy z tradycją, jaką było pojawianie się w czerwcu filmów tej serii. Zdążyłem już sprawdzić, jakie są nastroje wśród fanów odnośnie daty. Pojawiają się głosy obaw o jakość filmu, ze względu na krótki czas, jaki pozostaje na produkcję. Niemniej jednak prace trwają od dłuższego czasu, czego dowodem jest ukończony scenariusz, który ktoś musiał zaakceptować, a zapewne byli to główni producenci, czyli Steven Spielberg i Frank Marshall. No i tych dwóch dżentelmenów również namaściło najprawdopodobniej reżysera Jurassic World 4, którym ma zostać David Lynch. Możemy go kojarzyć z takich produkcji jak John Wick z 2014 roku czy Deadpool 2. Ten reżyser stawia na kino akcji, więc możliwe jest, że kolejny film z jurajskiej serii będzie się różnił od wcześniejszych produkcji. Dodatkowo wiemy, że dostaniemy zupełnie nową historię, gdzie pojawią się nowe postacie. Póki co nie ma żadnych wzmianek o potencjalnych aktorach, którzy mogliby się w nie wcielić. Jestem Wam winien jeszcze kilka słów na temat roli paleontologa podczas tworzenia filmów z uniwersum Jurassic Park. Niestety nie miałem wcześniej okazji do tego się odnieść. Na planach filmów zawsze znajdował się konsultant naukowy. W pierwszej trylogii był nim Jack Horner, bardzo znana postać w świecie paleontologii. Dzięki niemu na ekranie mogliśmy zobaczyć takie dinozaury jak pachycefalozaur, znany z Zaginionego Świata. A wszystko dzięki temu, że Horner prowadził badania nad tym gatunkiem. Jednak, jak się okazało po latach, największym wkładem Hornera jest obecność spinozaura. To właśnie on zaproponował ten gatunek w miejsce Baryonyxa, co swoją drogą najprawdopodobniej uratowało cały film. Dziś wiemy, że w nowej części Jurassic World głównym konsultantem jest Steven Broussard. Być może jego obecność da nam zupełnie nowego dinozaura, który na dodatek idealnie wpasowałby się w rolę antagonisty. Mowa tutaj o Carcharodontozaurze, dla którego opis zrobił właśnie Broussard. Swoją drogą jest to drugi gatunek Carcharodontosaurus iguidensis, odkryty w Nigrze w 1997 roku. Jest to krewny odkrytego 70 lat wcześniej marokańskiego Carcharodontosaurus saharicus. No to teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Ta historyjka ma na celu pokazanie, że odkrycia bądź praca danego paleontologa nad konkretnym dinozaurem może dać nam jego obecność w filmie. Carcharodontozaur jako główny antagonista w nowym filmie, jak dla mnie, brzmi bardzo dobrze. Oczywiście chętnie przeczytam Wasze propozycje dla nowego dinozaura antagonisty w serii Jurassic World. Więc bez krępacji napiszcie o tym w komentarzach. To tyle, co dla Was dziś przygotowałem. Jak mogliście zauważyć, odkrywanie kart dla Jurassic World 4 nabiera tempa, więc kiedy tylko pojawią się kolejne ważne wiadomości, zostaniecie o tym oczywiście poinformowani. A tymczasem dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!